Zadanie 19. W gruncie rzeczy banalne zadanie. Dla mnie to będzie oczywiście bardzo trudne, bo trzeba rysować. Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa. No i no, musicie mi wybaczyć, będę tutaj swoje, że tak powiem, możliwości graficzne dla Was próbował. Ok. 10 krawędzi, to wiemy, że ostrosłup ma krawędzie w podstawie i krawędzie boczne zmierzające do wierzchołka. Skoro tak, to liczba krawędzi w podstawie i bocznych jest sobie równa, czyli ogólnie liczba wszystkich krawędzi ostrosłupa to jest dwukrotność liczby krawędzi. Podzielmy sobie 10 na 2, no i to wychodzi 5. Rysujemy zatem ostrosłup o 5 bokach. Nie, to bez sensu. Spróbujmy tak jakoś. Ciach. O, coraz lepiej. Ciach. 2, 3, 4 i 5. No i ze środka wysokość jakąś wyprowadźmy. I będziemy łączyć. Czekajcie, może będzie wyjść dobrze. 2, 3, 3, 4 i 5. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie zużyłem wszystkie 10 krawędzi. 5 w podstawie, 5 na ściany boczne. Zatem ile ma ścian bocznych? 5. Koniec.